Siemanko, z tej strony Predonde, a dzisiaj zaczynam drugą serię C++. Zapewne jeśli oglądaliście wcześniejsze filmy, będziecie wiedzieli, co będę robił, więc bez zbędnego przedłużania, zapraszam do filmu. Dobrze, w takim razie od razu przechodzimy już do programowania. Będziemy korzystali nie z Dev C++, tylko z Microsoft Visual C++. W moim przypadku jest to wersja Express z rocznika 2010. Odpalamy. Do tego programu trzeba sobie wykupić licencję, ale jeśli ktoś chce, no to można znaleźć. Poda gdzieś na necie, myślę. Ok, no i tak wygląda strona startowa. Klikam sobie New Project. Jeśli nie macie tej strony, to sobie klikacie File New Project albo we View Start Page. Na przykład nie macie tego włączonego, to View Start Page, no i macie to. New Project, Project. Ok, tu mamy wybór. My będziemy sobie korzystali z Windows Forms Application. I takie, no tak jak widzicie, z interfejsem. Nazwiemy to aplikacja. I dobra. Na pulpicie sobie zapiszemy. Robimy tutaj folder. Aplikacja. O, i w tym folderze zapiszę. Okej. Okay. Tam się teraz tworzy projekt. Nic racji myślę wam nie będę przestawiał, bo to każdy wie. Wpiszecie sobie na internecie Microsoft Visual C++, wybierzecie wersję, zainstalujecie, tak jak każdy inny program. No i okej, okay. Pierwsze co mamy, takie okienko. To okienko to jest właśnie nasza aplikacja. Tu mamy do sprawdzenia, do włączenia aplikacji. Włączymy sobie teraz, żeby wam pokazać. Tutaj będzie zawsze nam pytało. W moim przypadku akurat, że jest jakby no, już przestarzałe. Nie wiem, z jakiej wersji korzystacie, ja przynajmniej mam. Tam jest. Damy chwilkę. Jak widzicie, to jest nasza aplikacja. Tutaj mamy piękną nazwę, Form 1. No i możemy zmaksymalizować, zminimalizować, dać na pasek. No i mamy dokładnie to, co tu. OK. Zaczniemy od tego. Że tu mamy ikonkę i to, co jest w tym miejscu. Teraz tu zmieniamy. Tu. Tak zmieniamy na aplikacja testowa. Zmieniła nam się nazwa. No i myślę, że tutaj wszystko. Ok, tutaj mamy wszystkie kontrolki. Na przykład sobie możemy dać przycisk. Jeden. Zmienimy tekst na guzik. No i odpalimy. Teraz zobaczycie, jak to wygląda. O, w ten sposób mamy guziczek. I ok. Klikam sobie teraz tabel. Można też nacisnąć i tutaj przytrzymać. Zmienimy tekst na... A na nic, będzie pusty. No i teraz sobie zaprogramujemy nasz guziczek. Żeby to zrobić, najpierw sobie zapiszemy. Klikamy dwukrotnie na ten guzik. Otwiera nam się wtedy kod tego guzika. Tutaj mamy, ma ten jeden klik. No i tutaj zmieniamy sobie teraz tak. Przechodzimy do formularza. Tutaj mamy to. Kliki naszego, naszej aplikacji. Możemy to otworzyć. Tutaj mamy wszystkie kliki. No i tutaj gdzieś mamy ten text label. Nie chce mi się szukać. To się ogólnie domyślnie nazywa text label 1.
My wpiszemy je przy kliknięciu tekst tabel 1.txt, to się równa guzik plik nie wykrzyknik. Granik na końcu. I odpalamy. A mamy problem. To chyba musi być strzałka. Mamy. Ale coś mi tu nie pasuje. A spację. Teraz powinno zadziałać. Zadziała. A dajcie mi się zrobić. Bo to na 100% powinno. Dobra, już wiem. Przepraszam was za to, już dawno nie korzystałem, a się nie zdążyłem przygotować. Przechodzimy do label 1. Piszemy. I zaś. Dobra, to sobie zostawmy. Ja sobie na następny odcinek poduczę się z tego. Przypomnę sobie. I programowanie sobie, a właśnie, jeśli będziemy mieli takie coś, no to po prostu zamykamy. Klikamy sobie tutaj. ViewCode. Nie ViewCode, tylko ViewDesigner. Oj, Chryste, Chryste. Nie zepsuł. Co tu jest nie tak? Dobra. Musiałem cofnąć do początku, bo nie wiem co się stało. Czasami jak coś naknocicie w tym kodzie, który tam już jest, czyli w tym co już jest na początku, no to wtedy wam się to może zepsuć. Po prostu na następny odcinek przygotuję się, będziemy robili programowanie przycisków itp. No tutaj już wiecie jak zrobić podstawowy projekt, jak różne rzeczy powstawiać, checkboxy, combo boxy. Może wam jeszcze uruchomimy sobie teraz. No i checkboxy to mamy takie coś, zaznaczanie, odznaczanie. Tutaj mamy rozwijaną listę bądź pisanie. No i okej, w domu możecie sobie sami poćwiczyć tutaj większość ikonek. No a ja się w takim razie z wami żegnam. Na następny raz będzie już programowanie przycisków, różnych takich rzeczy. Głowa daje. Sorry za dzisiejszą wpadkę, ale już na serio dawno nie korzystałem. Jakoś nie miałem czasu, żeby przygotować. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. I my się widzimy w kolejnym odcinku.